Dzień dobry Państwa ze studia Heidelberg Polska w Warszawie. Wita Państwa Tomasz Pawlicki. Dzisiaj naszymi ekspertami też w studiu w Warszawie będzie Andrzej Kunsztetter. Witaj Andrzeju. Witam Państwa, witam Tomku. I gdzieś w Polsce, rzadko teraz ze względu na, mówiąc poważnie, na pandemię, nie zawsze możemy pojechać do drukarni, ale dzisiaj gdzieś tam w Polsce z drukarni nasz kolega Norbert Świchuła. Witaj Norbercie. Witam wszystkich z jakiejś drukarni w Polsce. Tak jest. Proszę Państwa, witamy Państwa po krótkiej przerwie. Tak jak Państwo doskonale wiecie, zakończyliśmy nasze webinary 3 tygodnie temu. Z prośbą, abyście Państwo podzielili się z nami swoimi sugestiami, które tematy byłyby dla Państwa najciekawsze w tej jeszcze części naszych webinarów przed przerwą wakacyjną. Najwięcej głosów zyskały dwa tematy, color management i systemy zarządzania MAS w drukarni. I tak jak informowaliśmy już Państwa na naszym profilu facebookowym, na naszej stronie internetowej, na którą zawsze zachęcamy do zajrzenia, i na stronie naszego partnera medialnego świata Polygraphy Professional. Dzisiaj poruszymy temat color managementu, a za tydzień, w kolejny wtorek, również o 10:00, przedstawimy temat systemów MIS, tematykę systemów MIS. Nie będę przedłużał, chciałbym tylko może jeszcze jedno zdanie dodać, że color management rzeczywiście jest ważnym tematem, mimo że towarzyszy nam w zasadzie od lat 80. w takiej postaci, jak znamy to dzisiaj, kiedy weszły, powoli wchodziły systemy cyfrowe, produkcyjne w poligrafii, ale nadal jest to temat ważny i powinniśmy odświeżać wiedzę na jego temat. Nie będę przedłużał. Andrzeju, scena jest twoja. Dziękuję bardzo i witam Państwa jednocześnie bardzo serdecznie na naszym kolejnym webinarium. I tym razem, tak jak Tomek powiedział, zgodnie z Państwa sugestią, będzie ono poświęcone problematyce sterowania barwą, czyli color managementowi. No właśnie. Color management z U czy bez U? Pozwolicie Państwo, że pozostawimy przepisowo amerykańskiej, a nie brytyjskiej, czyli dokładnie tak, jak czyni to nasza centrala. A zatem zastanówmy się chwilę, co to jest ten color management. Zdaję sobie sprawę z ogromnego uproszczenia, jakiego się dopuszczam, ale tak jak w lotnictwie, lub to chodzi o to, żeby liczba startu była taka sama jak liczba lądowań, tak w systemach sterowania barwą chodzi o zapewnienie, aby oryginał lub wyobrażenie o nim, obraz na monitorze, prób oraz druk nakładowy wyglądały możliwie tak samo. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku i możliwości technicznych. A jak to osiągnąć? Każda technologia ma swoje fizyczne ograniczenia i na to nie pomogą żadne cyfrowe czary. Zanim zajmiemy się właściwym sterowaniem barwą, musimy zadbać o część, powiedziałbym, sprzętową. Stosunkowo najmniejsze ograniczenia leżą po stronie digitalizacji, czyli dawniej skanery, a obecnie fotografia cyfrowa albo grafika komputerowa. A wizualizacja? No powstają coraz doskonalsze monitory, coraz lepsze drukarki, atramenty i podłoża do nich. Na to jednak jako drukarze, poza zakupem odpowiedniego modelu drukarki czy podłoża, nie mamy zbyt wielkiego wpływu. Co innego z technologią offsetową. Tu istnieje szereg czynników, od których zależy, czy cały proces nam się uda, czy się nie uda. Proszę zatem studio o przekazanie mikrofonu naszemu specjaliście, panu Norbertowi Świchule, który przybliży Państwu nieco to zagadnienie. Norbert. Dziękuję Andrzej, dziękuję. Moja część to część offsetowa. Zacznę może od takiej chyba najbardziej podstawowego zadania sobie pytania, czym właściwie jest druk offsetowy w takim największym możliwym uproszczeniu. Druk offsetowy jest to nic innego jak wymieszanie farby z wodą, a następnie po to emulsja farby i wody powinna się dzielić. Powinna z płyty przechodzić na cylinder gumowy, a z cylindra gumowego na formę zadrukowaną. Jeżeli proces ten, czy to dzielenie się farby jest w jakiś sposób zakłócone, nierówne, drukarz czy osoba obsługująca maszynę, czy nadzorująca produkcję widzi, że maszyna drukuje nierówno, użytki są nierówne, arkusze się kleją do siebie i tak dalej, i tak dalej. Przygotowałem dwa przykłady i te przykłady podzieliłem, czy przykłady, przepraszam, które przygotowałem, podzieliłem na dwie części. Błędy, które wynikają z mechaniki,
i błędy, które wynikają z samych materiałów, które użyte są do druku. Zacznę od części mechanicznej. Oczywiście poza takimi typowymi awariami maszyny, czyli dublowanie czy też, nie wiem, bicia cylindra, mogą pojawić się takie trywialne błędy, tak jak na przykład brak możliwości regulacji wałka. Przykład tutaj pokazuję po prawej stronie na zdjęciu, widzimy sytuację, kiedy na płycie jeden z wałków farbowych nadających stracił swoje możliwości regulowania i jest tylko jego część, cała reszta się odciska, w efekcie czego po lewej stronie widzimy zdjęcie, na którym widać, że podczas druku drukarz będzie z jednej strony miał więcej wody, z drugiej mniej, będzie musiał nierówno ustawiać strefy farbowe, będzie mu to w produkcji przeszkadzało, a jeżeli będzie drukował farby pantonowe, no to może mieć problem z nadmierną emulgacją, dlatego że z jednej strony jest więcej wody, z drugiej mniej. Kolejny przykład to przykład duktora wodnego. Tutaj miałem kiedyś przyjemność w jednej drukarni na jednej maszynie mieć do dyspozycji duktory, tylko duktory wodne trzech różnych producentów. Duktory dwa, czyli ten pierwszy po lewej i ten środkowy, były bardzo znanych producentów, natomiast trzeci, czyli ten po prawej stronie, był no-name'owy, był tanim duktorem. Zwróćcie proszę uwagę, jak olbrzymia dysproporcja jest. Pierwsze dwa pokazują mi właściwy poziom mieszania się farby z wodą i dzielenia, natomiast po lewej stronie widzę, że założenie duktora sprawiło, że forma drukująca zalała mi się wodą i cokolwiek bym nie zrobił, będę miał jej nadmiar, a górna część arkusza praktycznie całkowicie się wypłukała, co oznacza, że produkcja będzie mi najbardziej, bardzo mocno emulgowała, farba będzie mi podczas produkcji emulgowała. I ostatni slajd z takich mechanicznych pokazuje już sytuację, kiedy wałki farbowe i wodne straciły swoje właściwości, po prostu należy je wymienić. W tym momencie farba już nie jest w stanie się podzielić i powstaje zamiast amplitudy brudzenia, powstaje taki widok, jak tutaj mamy, jak tutaj widzimy. Ok, z części takiej mechanicznej to tyle. Kolejny przykład, który chciałbym pokazać, jest to część związana z materiałami. Na tej samej maszynie po lewej stronie naświeciliśmy płyty liniowo, z punktem rastrowym okrągłym, a następnie po ustawieniu farby wydrukowaliśmy odbitkę i pomierzyliśmy przyrosty. Zwróćcie proszę uwagę, że praktycznie w każdym zespole były inne przyrosty, a sam split pomiędzy kolorami był bardzo duży. Tym samym drukarnia potrzebowała bardzo dużej ilości krzywych do każdej pracy i ilość makulatur startowych i tak dalej była olbrzymia. Ciężko było nad tym zapanować. Po dobraniu właściwych materiałów pasujących do siebie, wykonaliśmy jeszcze raz druk na tej samej maszynie, również z płytą, która była naświecona liniowo z punktem rastrowym okrągłym. Popatrzcie proszę, to jest liniowe, tutaj nie ma żadnych krzywych korekcyjnych. Wszystkie materiały fantastycznie współpracują i krzywe pasują do siebie. Drugi i w sumie i ostatni przykład, który chciałbym pokazać, był to przykład, z którym mieliśmy bardzo dużo i bardzo długi problem, a mianowicie przed rozpoczęciem analizy błędów sprawdziliśmy wszystko w maszynie, czyli wałki były nowe, były wyregulowane, woda była wymierzona, roztwór wodny, wszystko było w zielonym polu. Następnie drukarnia, zadaliśmy zadanie, żeby drukarnia co tydzień, tego samego dnia najlepiej, drukowała tą samą formę, znaczy oczywiście płyty świeciliśmy na nowo, ale przez 6 tygodni drukowana była ta sama forma, a myśmy mierzyli jedynie przyrosty, co się w maszynie zmieniało. I tak na kolejnym slajdzie widać tydzień pierwszy i tydzień drugi. W tygodniu pierwszym widzimy, że kolor czarny był praktycznie liniowy, natomiast cyjan, magenta, yellow w miarę ze sobą współpracowały. W tygodniu drugim, a raptownie kolor cyjan obraził się na całą resztę i postanowił mieć większe przyrosty. W kolejnych tygodniach, czyli w tygodniu trzecim i czwartym, wszystkie kolory zrobiły się raptem liniowe i takie same, po czym tydzień dalej się rozjechały, a na ostatnim, piątym i szóstym slajdzie nastąpiła już prawdziwa katastrofa. Była to wskazówka, uwaga, nic nie było zmieniane. Od razu zdradzę, przyczyną okazał się źle dobrany bufor z alkoholem. I proszę sobie wyobraźcie sytuację, jak bardzo frustrujące jest dla drukarza, dla kogoś, kto zarządza barwą, jeżeli zrobi standaryzację i po tygodniu, po dwóch, po trzech wszystko się rozjeżdża. Dlatego takie króciutkie podsumowanie, dobrze dobrane materiały,
i dobry stan i dobrze wyregulowane wałki są w druku offsetowym kluczem. I to maszyna drukuje i tam w pierwszej kolejności szukajmy wszelkiego rodzaju problemów i błędów, zanim przystąpimy do standaryzacji. Dziękuję z mojej strony tyle. Andrzej, oddaję Ci głos. Dzięki serdeczne. A zatem, jeśli mamy już właściwy sprzęt i materiały, teraz musimy zadbać o odpowiednie procedury i oprogramowanie. Zawsze dysponujemy danymi cyfrowymi w dowolnym formacie, odpowiadającymi naszemu obrazowi. Z kolei każdy system Prepress jest wyposażony w odpowiednie mechanizmy zwane CMM, czyli Color Matching Method, pozwalające dopasować bryły barw posiadanych urządzeń do naszych potrzeb. Jednak, aby te mechanizmy zadziałały, muszą dysponować odpowiednimi kluczami, powiedziałbym, zwanymi profilami farbowymi. Jednymi z najpopularniejszych są profile barwne sporządzone według specyfikacji ICC, czyli International Color Consortium, Międzynarodowe Konsortium do Spraw Barwy. I my posłużymy się tym właśnie przykładem. Otóż na podstawie profilu barwnego dane graficzne są przeliczane tak, aby zostały najlepiej jak to możliwe dopasowane do naszych urządzeń, materiałów oraz potrzeb. Wyjaśnienie, w jaki sposób odbywa się to przekształcenie, wykracza nieco poza temat niniejszego webinarium, szczególnie, że chciałbym jeszcze Państwu pokazać, skąd wziąć profile barwne odpowiadające akurat naszej drukarce, a w szczególności naszej maszynie drukującej wyposażonej w takie, a nie inne podłoża, farby, obciągi i pracujące w takich, a nie innych warunkach. Tu z pomocą przychodzi nam oprogramowanie Heidelberg Rinnek Color Toolbox. Pozwala ono nie tylko na tworzenie zupełnie od zera nowych profili ICC, ale także edycje tych istniejących, certyfikacje odbitek, taką nakładowych, jak i próbnych. Pozwala wreszcie na porównanie uzyskanych wyników z dowolnym, choćby stworzonym przez siebie standardem. Możliwe jest też porównywanie pomiarów lub profili ze sobą nawzajem, kolorystyczną kontrolę jakości i szereg innych bardzo ciekawych funkcji, które chciałbym Państwu choćby po części zaprezentować live. Warto dodać, że większość szeroko stosowanych i znanych Państwu z pewnością profili ICC, jak choćby słynny ISO-coded wersja 2, ISO-uncoded, ale także Fogra i innych, powstały przy użyciu tego właśnie oprogramowania. Chciałbym jeszcze dodać, że Prepress Color Toolbox jest niezależnym narzędziem i może być stosowany, kiedy tylko chcemy. W przeciwieństwie do innych składników systemu Prepress, jest to program nadal dostępny bez specjalnych ograniczeń w postaci stałych licencji, czyli bez opłat miesięcznych. A zatem chciałbym zaprosić Państwa na prezentację live wybranych funkcji programu Prepress Color Toolbox. I teraz bardzo proszę kolegów ze studia o udostępnienie ekranu komputera, na którym uruchomiony jest Prepress Color Toolbox. Także chwilowa przerwa. Już się przełączam, przełączamy. Przełączymy, właśnie kiedy przełączymy na faktyczny komputer, na którym mamy uruchomione nasze oprogramowanie. Dobrze, mam nadzieję, że już to się uda. Zaraz nam się uda. Jest OK. Super, czyli w takim razie widzimy ekran. To jest nasz Color Toolbox. Otóż, proszę Państwa, chciałem zacząć może bardzo nietypowo. Zacznę od preferencji programu. To jest może troszeczkę nietypowe, ale chciałem pokazać, że nasz sprzęt pozwala na wybór pewnych parametrów, które ustawiamy na samym początku. Możemy sobie wybrać to, co widzimy w czasie używania programu, żeby po prostu nie rozpraszać uwagi obsługi. Więc to chciałem pokazać, że pewne parametry możemy sobie ustawić i od tej chwili zapominamy o tych parametrach. A zatem wspomniałem, że program służy przede wszystkim do tworzenia profili ICC oraz ich edycji. Żeby taki profil można było stworzyć i żeby można go było edytować, no musimy najpierw wprowadzić dane. Możemy to zrobić za pomocą hot folderów, tak jak wspomniałem. Możemy wreszcie podłączyć przyrząd pomiarowy do naszego urządzenia i po prostu dokonać pomiarów. Więc spróbujmy coś takiego zrobić. Ja nie będę oczywiście mierzył, bo ani czas, ani pora na to, ale chciałem pokazać, że możemy sobie wybrać dowolny test i taki test. Tam w preferencjach ustawialiśmy sobie, jakie będziemy mieli do wyboru, ich jest naprawdę bardzo dużo. Mogą to też być pasemka kontrolne, ich mamy też bardzo wiele, albo pasemka linearyzacyjne w różnych wariantach. Ja tylko jeszcze chciałem dodać, że takie wzorce możemy sobie tworzyć sami. Proszę bardzo, jeżeli ja wybiorę sobie jakiś wzorzec,
to mogę samemu go wyedytować. Proszę bardzo, wchodzę do edycji i tu mogę podać, ile on ma mieć pól, że mam powiedzmy 5 na 5, ale jakbym chciał, żeby miał 5 na 6, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, już mam 5 na 6. Co więcej, wszystkie pola pomiarowe mogę sobie samodzielnie edytować. Chciałbym, żeby tu na przykład była, nie wiem, czerwień, no to sobie zrobimy magenta 100%, żółty 80%. Proszę bardzo, mamy czerwień, ok, i już mamy pole tego. Możemy sobie taki wzorzec zapisać i go później używać. Tak więc możemy sami definiować nasze wzorce. Dobrze, przejdźmy do typowego wzorca. Kiedy go już mamy, przepraszam, kiedy go już mamy włączonego, jeszcze raz wybierzemy sobie ten wzorzec. Ok. I w tym momencie możemy przystąpić do pomiarów. Tutaj wybieramy sobie przyrząd pomiarowy, którym akurat dysponujemy. Tę listę możemy zawęzić w preferencjach, tylko do przyrządów, których używamy. Tu też są nie wszystkie. Wybieramy sobie, jaki tylko chcemy. Łączymy się, po połączeniu kalibrujemy i uruchamiamy automatyczne pomiary. Możemy też zamiast mierzyć od razu w programie, otworzyć wyniki pomiarów w pliku tekstowym. Ja może to zrobię. I takie pliki możemy zapisać albo z naszego programu poprzez save, albo możemy pomiaru dokonać dowolnym innym programem i po prostu wczytać nasz plik tekstowy. Będzie on wyglądał w ten sposób i tak samo by wyglądał po dokonaniu pomiaru. Proszę zwrócić uwagę tutaj na tą prawą kolumnę. Nie wiem, czy widać, bo mamy drobne opóźnienie internetowe. Na tą prawą kolumnę ja teraz przejadę myszką nad nasz wzorzec i proszę bardzo, pojawiają nam się wszystkie parametry danego pola oraz wygląd widmowy danego miejsca. Jeżeli wcisnę prawy klawisz myszki dla odmiany, pojawia nam się krótkie omówienie danego pola wraz z wykresem spektralnym tego pola. Także możemy sobie to dowolnie zrobić. Co ciekawe, możemy sobie obejrzeć nasz wykres, znaczy nasze wyniki pomiarów, w postaci takich właśnie wykresów, czyli mamy w jakim stopniu nasz pomiar spełnia warunki normy, którą wybieramy sobie tutaj. Tu znowu zrobię drobny przeskok do zakładki proces standard i tu chciałem pokazać, to są normy, którymi dysponujemy, ich tu jest całkiem sporo i to są normy ISO, czy FOGRA, czy dowolne inne, ale nic nie stoi na przeszkodzie i tutaj możemy sobie obejrzeć dokładnie, jak to wygląda. Wszystkie parametry, które nas interesują, możemy sobie uzupełnić, czyli zobaczyć, jak one wyglądają w normie, ale możemy również przejść do pola edycji i stworzyć swój własny wzorzec. Jeżeli chcemy na przykład korzystać nie z ogólnych wzorców ISO, FOGRA czy dowolnych innych, ale naszej zakładowej normy, która będzie zupełnie inna. I tu każde pole możemy sobie wyedytować, a następnie zapisać. Tak wykonany tutaj mamy klawisz save. Możemy sobie zapisać nasze wzorce i używać naszych własnych zakładowych norm. No dobrze, nie będziemy dokonywać żadnych zmian. Wracamy tutaj. Tak, nie chcemy zapisywać tego, co zmieniliśmy. I tutaj mamy, w jakim stopniu nasze pomiary spełniają warunki normy wybranej w tym miejscu. Możemy też zobaczyć, jak podłoże, które mamy, ma się do podłoża zgodnie z normą, jak wartości kolorów cyjan, magenta, żółty, czarny się mają, jak wyglądają przyrosty punktów i jak wygląda zmiana gęstości optycznych po długości drukowania, oczywiście, jeżeli będziemy dysponowali odpowiednimi pomiarami. Co więcej, możemy zrobić kilka bardzo ciekawych rzeczy. Możemy na przykład uśrednić sobie wyniki pomiarów. Możemy sobie edytować dowolne pole. Przyjmijmy sobie takie pole. Na przykład chciałbym, żeby zamiast niebieskiego w tym miejscu było jakieś zupełnie inne, standardowo niebieskie, ja zrobię, że będzie zielony, mogę oczywiście to wprowadzić w postaci liczb i akceptuję. I w tym momencie dostaję pole zielone. W związku z tym mogę dowolnie edytować każde pole. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę odzyskać dane pomiarowe z profilu, czyli jeżeli czytam zamiast wyników pomiarów, czytam profil, to z tego profilu mogę odzyskać dane pomiarowe. Mogę też wygładzić profil.
i w jakim stopniu sobie tutaj podaję. Jeżeli profil był robiony przez nas i nie jest wystarczająco gładki, są jakieś kolorystyczne zadziory, że tak powiem, co możemy zrobić? Możemy skorygować wartości fluorescencyjne naszej farby, możemy zmieniać dane, możemy korygować. To jest bardzo ciekawa sprawa. Jeżeli załóżmy, dysponujemy profilem, który był zrobiony dla innego podłoża, a teraz dysponujemy innym podłożem albo innymi farbami, to tu wpisujemy wartości tych nowych farb. I w ten sposób kolor turbo przeliczy nam ten profil pod kątem innej farby. Załóżmy, zmieniamy cyan, podajemy nowe wartości arabecjanu, przeliczamy profil i bez robienia dodatkowych prób mamy taki profil gotowy. To samo z podłożem. Mamy, powiedzmy, podłoże zrobione jakieś tam, a my tymczasem dysponujemy innym podłożem. Wpisujemy wartości ELAB nowego podłoża, przeliczamy profil i mamy dostosowany do naszych nowych warunków. Tak więc to jest dość ciekawa sprawa. Możemy też zmienić test, który mamy, czyli wprowadzimy, tutaj mamy jakiś tam test IT87, a my sobie wprowadzimy jakiś zupełnie inny test, na przykład, no nie wiem, jakikolwiek inny. OK. I w tym momencie wartości będą przeliczone do tego nowego testu. Więc bardzo dużo i konwersji. Co jeszcze mamy ciekawego? Na przykład, tutaj pokażę taką dosyć ciekawą rzecz, mianowicie kolor kalkulator. Cóż to takiego jest? Otóż to jest narzędzie, które pozwoli nam przewidzieć, jak będzie wyglądał dany kolor po przepuszczeniu przez nasz profil, który tutaj włączyliśmy. O, to jest okienko kolor kalkulatora. I proszę bardzo, wybieramy sobie profil, jaki chcemy. Tutaj mamy akurat jakiś dla papieru uncoated. Tutaj podajemy wartości LAB, a kalkulator pokazuje nam, jaki byłby cmyk, gdybyśmy przepuścili dane przez ten profil. I w jedną stronę, bądź w drugą stronę, inaczej. Chcemy na przykład prowadzić czysty cyan, wlejemy do maszyny czysty cyan, ja tu wprowadzę same zera, pozostałe, czyli tylko cyan, i przeliczymy. I tu nam wyjdzie, że po przepuszczeniu przez ten profil LAB wyjdzie takie. Czyli jakbyśmy to wydrukowali czystym cyanem, zmierzyli spektrofotometrem, to dostalibyśmy takie wartości. Także jest to bardzo w sumie wygodna rzecz. Co ciekawe, możemy też sobie przyjąć dowolną bibliotekę pantonów, wybrać sobie jakiś konkretny panton i od razu widzimy, jaką reprezentację smykową, ile wynosi jego lab, jak wygląda porównanie wizualne. Tak więc bardzo, bardzo ciekawe narzędzie. Co jeszcze ciekawego możemy zobaczyć? Możemy stworzyć profile typu Device Link. Otwieramy jeden profil, otwieramy drugi profil, otwórzmy sobie jakieś tam dwa profile, powiedzmy jeden profil coated z GCR-em, drugi profil bez GCR-u i z nich możemy stworzyć profil Device Link, który przeliczy nam jeden profil na drugi według podanych przez nas parametrów. Tak więc tu możemy wpisać komentarz, zrobić calculate i mamy gotowy profil. Szybko, sprawnie, bez żadnych problemów. Nie będę oczywiście mówił o wszystkim, bo chciałem pokazać jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie taki podgląd, który pokaże nam, w jaki sposób wygląda bryła barw naszych kolorów specjalnych w stosunku do profilu. Możemy sobie otworzyć profil, ja specjalnie wezmę jakiś węższy profil, może jakiś profil uncoated, żeby to lepiej pokazać. A tutaj przyjmiemy sobie nasze pantony, powiedzmy. OK. Według Delta E 2000 otworzymy sobie. Musimy chwileczkę poczekać, aż nasza bryła barw zostanie przeliczona. To momencik potrwa. Natomiast zobaczymy wizualizację, która pokaże nam, gdzie leżą poszczególne pantony w stosunku do naszej bryły barw, naszego profilu, który tam sobie wybraliśmy. No i jeszcze sekundkę, ponieważ to jest dosyć dużo obliczeń. Tutaj komputer ma sporo roboty, ale o, mamy już, mam nadzieję, obraz. I proszę spojrzeć. Ja może pokażę, jak taka bryła wygląda. Tutaj internet ma troszkę opóźnienia, w związku z tym ten ruch jest płynny, a u Państwa będzie wyglądał troszkę szarpany, ale ja może dobiorę jakiś taki kadr, żeby zobaczyć. Ta błękitna bryła to jest nasz profil barwny, czyli to jest to, co możemy uzyskać offsetem na papierze niepowlekanym smyka, a te żółte kropki to są poszczególne kolory biblioteki Pantone, które moglibyśmy uzyskać
na tym samym podłożu. Więc widzimy, jak wąska jest ta bryła cmykowa w stosunku do barw typu Pantone. Tak więc tutaj tych narzędzi mamy bardzo dużo. Mamy jeszcze optymalizację balansu szarości. Jeżeli robimy korektę dot gainu, to czasami mieścimy się w normie, ale różnice pomiędzy poszczególnymi kolorami są na tyle duże, że niestety nie mamy możliwości ich oddania. Tutaj mamy możliwość dopasowania balansu szarości tak, żeby te krzywe nie dość, że się mieściły w naszej normie, to jeszcze na dokładkę były zgodne do balansu szarości. Dobrze. I tak jeszcze szybciutko, dobrze, nie będziemy tego więcej, możemy sobie porównać dwa profile. Otwieramy sobie jeden profil, załóżmy, weźmy sobie jakiś jeden profil, weźmy sobie jakiś drugi profil. Wszystko jedno, co to będzie. I widzimy, te kwadraciki w środku pokazują nam jeden profil, te zewnątrz pokazują drugi. Możemy jeszcze sobie dodatkowo pokazać różnicę między nimi. No i czerwone to jest delta E powyżej 12, niebieskie to byłoby delta E 0. Tak więc możemy sobie ustawić to dokładnie w ten sposób liczenia delta E, czyli delta E 2000, czyli 76, czy też delta L, A, B możemy sobie tutaj wybrać. Jak już to zrobimy, to możemy różnicę obejrzeć także na poszczególnych wykresach. Także w postaci takiego obrazka 3D, który możemy sobie dowolnie ustawić, pokazać tak jak chcemy, jak również zobaczyć jego przekroje, jednej bryły względem drugiej. Tutaj wybieramy sobie, jakim kolorem są oznaczane poszczególne bryły. To samo zresztą możemy zrobić w osobnym okienku, dzięki czemu możemy tutaj sobie wybrać jakiś tam inny obrazek, a tutaj mamy nasz obrazek 3D. Z tymi samymi parametrami, tak więc dość ciekawa sprawa. Możemy też wprowadzać pewne raporty, które nam pokażą, jak się ma jeden profil do drugiego. Po zrobieniu tych raportów ewentualnie możemy też porównać z normą, którą sobie tutaj wybierzemy. No więc to ten słówek nam pokazuje ogólnie, w jakim stopniu spełniamy wymagania. Statystyka od razu, czyli ile pól, czy jaki procent pól pokazuje nam delta E na plus czy na minus i wszystkie dane liczbowe. Tak więc ciekawa sprawa porównywania. Tworzenie, czyli jak gdyby podstawowa sprawa, podstawowe zadanie naszego programu. Tutaj możemy sobie stworzyć nowy profil. Podajemy jego parametry. Tutaj ta parametryzacja jest bardzo, bardzo daleko posunięta. Tu możemy naprawdę mnóstwo parametrów ustawiać. To trzeba by bardzo dużo czasu, żeby wszystko omówić, jakie parametry potrzebujemy. Także tutaj mamy naprawdę bardzo dużo możliwości modyfikacji tych profili. Jest tego sporo. Kiedy już to zrobimy, wystarczy, że uruchomimy start i profil nam się wylicza. Po wyliczeniu profilu, chciałem pokazać, ile czasu to trwa, takiego pełnego profilu z 1800 pól mniej więcej. Trwa to niewiele, możemy zrobić sobie teraz save i zapisać ten profil pod naszą wybraną nazwą. Ja tego robić nie będę. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to jest, i tu jeszcze chciałem pokazać nasze wyniki pomiarowe i nasze diagramy. Tu mamy oczywiście już tylko jeden profil, ale to wszystko możemy z niego sobie wziąć. Kolejna sprawa to jest edycja profilu. Jeżeli sobie wczytamy jakiś profil, ja może wczytam jakikolwiek profil, powiedzmy nasz ISO-coded wersja 2 i chciałbym go w tym momencie wyedytować, to tutaj mogę sobie pozmieniać parametry, mogę zobaczyć, nie będę tego zapisywał, możemy zobaczyć, jak wygląda dot gain w takiej postaci bądź w takiej postaci, czyli albo jako charakterystyka. I tutaj możemy sobie ten dot gain edytować albo ręcznie, prawda, w dowolny sposób, albo liczbowo wpisując tutaj wartości. Dokładnie to samo możemy zrobić dla balansu szarości, znowu nie będę tego zapisywał, czyli takie trzy wartości cmy odpowiadają takiej ilości czerni. Ja to mogę sobie spokojnie wyedytować w takim kolorze, jaki sobie tylko życzę. Więc pełna, dowolna edycja balansu szarości.
globalna gradacja na tej samej zasadzie, też możemy sobie to dowolnie zrobić, dowolnie poprzesuwać albo liczbowo. Jasność, nie będę tego zapisywał, jasność i proof correction. To jest bardzo ciekawa sprawa. Pozwala na kolejne iteracje w przypadku niewłaściwego profilu. Jeżeli nasz profil nie w pełni odpowiada wartościom, to tu otwieramy sobie profil, który chcemy poprawić. Tutaj open profile, prawda? I tutaj sobie wczytujemy profil, który chcemy poprawiać. Tu otwieramy profil, który powinniśmy, dane pomiarowe, które uzyskaliśmy, a tu te, które powinniśmy uzyskać. Czyli powiedzmy, chcemy coś takiego, a uzyskaliśmy coś innego. Powiedzmy, uzyskaliśmy to. Na podstawie tych różnic, które tu widzimy, po prostu wyliczamy sobie profil, robimy calculate, utrzymujemy biel papieru bądź nie i po calculate dostajemy pierwszą iterację, która już nam przybliża do celu. Tak więc prosto, sprawnie i wygodnie. To tak w bardzo, bardzo dużym skrócie. Aha, nie powiedziałem o jeszcze jednej rzeczy. Poza zabawą z samymi profilami mamy też analizę, krótko bądź długoterminową. I tutaj, jeżeli mamy jakieś urządzenie, które nam, powiedzmy, co tysięczny arkusz na maszynie offsetowej mierzy i wrzuca jako dane, ja może otworzę tutaj jakieś przykładowe kilka pomiarów. No, było zrobione 8 pomiarów i możemy sobie powiedzieć, czy to będzie czas, kiedy pomiar został zrobiony, albo numer tego pomiaru, albo numer arkusza, jeżeli urządzenie nam numerowało. Już tu nie numerowało, więc to nie ma specjalnie sposu. Jeżeli jakiś pomiar był błędny, to go możemy wyłączyć, wykluczyć, a następnie możemy sobie zobaczyć, jak wygląda dot gain, jak wygląda gęstość optyczna i tak dalej. Więc tutaj mamy te wszystkie parametry. Tu mamy tylko 8 pomiarów, ale ich mogą być tysiące. Możemy to sobie zapisywać, analizować, wyłączać poszczególne wykresy i tak dalej. Tak więc mamy taki program do statystycznej analizy jakości. Tak, tu chciałem tylko jeszcze jedną rzecz pokazać, że jeżeli chcielibyśmy sobie zrobić wydruk, to możemy wskazać, ja może powiem tutaj job number, niech będzie numer 1, nazwa, webinar, dobrze, więc webinar, więcej nie będę już nic wypełniał, ok. I w tym momencie dostajemy gotowy, kompletny raport, który zawiera takie elementy, jakie tam zaznaczyliśmy. Momencik jeden, to się musi przeliczyć, musi się raport wyznaczyć. Komputer ma teraz bardzo dużo danych do wyliczenia i widzimy gotowy preview gotowego raportu, który sobie możemy obejrzeć. I taki raport możemy wydrukować na drukarce, możemy wygenerować z niego plik PDF, jak również możemy wydrukować w skróconej wersji na drukarce etykietowej, jeżeli chcemy zrobić certyfikat, to nie wiem, do odbitki, do palety, do czego tylko sobie życzy. Tak więc w ten sposób to wygląda. Dobrze, tak więc to w takim bardzo dużym skrócie pokazałem, w jaki sposób wygląda obsługa i działanie programu Prinect Color Toolbox. Tak więc przekazuję do studia mikrofon. Andrzej, dziękujemy bardzo za tą twoją część prezentacji, Norbercie, za twoją też jak najbardziej. Tak jak obaj wspominaliście, temat jest bardzo szeroki i to, co pokazujemy teraz online, dla tych, którzy nas oglądają, słuchają, to jest tylko pokazanie, czy porównanie kilku zdań. To oczywiście temat rzeczywiście jest bardzo, bardzo złożony i wbrew pozorom nie taki trywialny. Ja mam do was tradycyjnie po jednym pytaniu. Może Norbert, od ciebie bym zaczął. Pytanie, wielokrotnie byłeś w dwaniach, kiedy na twoje okiem widziały się różne sytuacje, rozwiązania jakiegoś problemu czy powodu do odbitki i by tak powiem kolorysty. Więc tak nam może, ale po prostu pytanie. Problematyka
tu może tak na początku już długo się zajmujemy, co jest tam przerwało. Tomku, ja cię nie słyszę. Nie wiem jak Andrzej, ale ja Tomka nie słyszę. No i tam chyba cię nie słyszymy. Mamy jakieś problemy techniczne. Niestety w kluczowym momencie to pytanie do mnie. To jeżeli moglibyśmy cię trafić, no właśnie z tego, z tej części pytania, którą usłyszeliśmy, jak to wyglądało z praktycznego punktu widzenia, czy to jest tak naprawdę potrzebne, czy to ma sens i jak to wygląda? W kwestii zarządzania barwą i w kwestii szkoleń warto się szkolić, dlatego że ja za każdym razem z przyjemnością słucham i za każdym razem w czasie prezentacji czy rozmów na temat PCM-u dowiaduję się czegoś nowego i czegoś nowego się uczę. Dlatego myślę, że warto te tematy związane z zarządzaniem barwą cyklicznie w drukarniach przypominać, szkolić. Czasami jest to będzie tylko wymiana jakichś takich oczywistości między ludźmi, którzy się tym zajmują, ale to też ugruntowuje wiedzę. Jest to też temat, który moim zdaniem dość mocno się rozwija i mimo, że same podstawy czy założenia PCM-u, takie podstawy są znane, natomiast no, temat nie jest prosty, dlatego jestem zdania, że warto się szkolić i warto to robić cyklicznie. Jasne. Ja myślę, że właśnie dosyć istotną sprawą jest, że raz istnieje świadomość, chyba jednak istnieje już taka świadomość, że to jest temat, który należy opanować w drukarni. To są jednak pieniądze, to jest jednak czas w kontekście tej makulatury, prawda, o której mówiłeś, ale dwa, to jest kwestia też tego, że zmieniają się narzędzia, coraz więcej agencji współpracujących z drukarniami, z klientami posługuje się tymi narzędziami i ta wiedza chyba będzie wymagała ciągle odświeżania, prawda? Absolutnie tak. Okej, okay. Andrzej, do ciebie takie pytanie, myślę, może też oczywiste, ale jednak warto chyba o tym powiedzieć jeszcze w trakcie tej naszej transmisji. Prynek Color Toolbox to jest jedno z narzędzi, nie jedyne przecież, które gdzieś tam na rynku funkcjonuje, chociaż z tego, co pokazywałeś, dosyć bogate. Tu jest dużo różnych funkcji, dużo różnych możliwości. Wszystko zależy oczywiście od tego, co potrzebujemy i jak umiemy narzędzie wykorzystać. Czy to jest narzędzie dla każdego? Czy każda drukarnia może z tego korzystać? Jak to wygląda? No, pytanie jest bardzo dobre. Ja oczywiście chciałem dodać, że to, co Państwo widzieliście, to jest tylko wierzchołek góry lodowej możliwości tego programu. Natomiast jest to narzędzie absolutnie dla każdego. Mimo, że ma w nazwie Prinect, nie oznacza to, że jest jakoś ściśle związane z Prinect Airflow. Może być jako narzędzie całkowicie samodzielne. Możecie Państwo je kupić nawet nie mając nic innego od Heidelberga, ponieważ jest to program całkowicie samowystarczalny, niezależny. Co więcej, można jego kupić jako jednego z bardzo nielicznych modułów w postaci stałej licencji, czyli nie opłata abonamentowa co miesięczna, tylko można kupić ten program i mieć go na własność. Naturalnie w przypadku Prinect Production Managera, czyli tej opłaty abonamentowej, dostajecie Państwo jego potrzebną liczbę licencji, tyle ile potrzebujecie, bez żadnych dodatkowych opłat. Więc to jest taki bonus, natomiast jeżeli ktoś nie ma systemu Prinect, może go jak najbardziej z niego korzystać i do tego bardzo gorąco zachęcam, ponieważ jest to jeden z lepszych programów do sterowania barwą, do kontroli jakości kolorystycznej i tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Dzięki. Proszę, będziemy kończyć dzisiejszą transmisję.
dziękujemy za wygodę i zapraszamy do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia, za uwagę. Wszystkiego dobrego. I do zobaczenia.